Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo jest miło mi państwa powitać po praktycznie ponad roku czasu, kiedy nie mogliśmy organizować wernisaży na żywo. Ja przyznaję, czuję się nieco oszołomiona po tak długiej przerwie. Szanowni państwo, witam państwa serdecznie na wernisażu otwierającym wystawę Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej. Chociaż autorkę wszyscy świetnie znają i na pewno 100 razy słyszeli to, co ja za chwileczkę powiem o autorce, ale w krótkich, żołnierskich słowach przypomnę najważniejsze fakty. Szanowni państwo, Maria Bereźnicka-Przyłęcka studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny Dekoracyjnej i Unikatowej. Akademię ukończyła w 1974 roku. Jest autorką ponad, tutaj pisze 60, ale myślę, że teraz sporo więcej tych wystaw tak, będzie. Tak, nie mogę się doliczyć. Wystawy indywidualne w Polsce, Niemczech, Francji, Austrii, Czechach, Stanach Zjednoczonych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, była uczestniczką plenerów malarskich w całej Polsce, także w Niemczech, Austrii, Grecji, Hiszpanii, na Węgrzech i na Ukrainie. Przeważnie o plenerach nie mówimy, ale w przypadku Marii to uczestnictwo w plenerach jest bardzo ważne. Przekłada się na obrazy. Tak, ponieważ głównym przyczynkiem, impulsem twórczym do powstawania jej obrazów są właśnie podróże. W 2011 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury za całokształt twórczości. I jej prace znajdują się w wielu, 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 jeszcze można raz i jeszcze raz powtarzać, w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, a także w zbiorach Muzeum w Raciborzu i w Gliwicach. Szanowni państwo, ja się niezmiernie cieszę, że to malarstwo możemy dzisiaj oglądać, ponieważ jest tak cudowne, pogodne. I ja chciałabym, Mario, żebyś nam opowiedziała, bo my tutaj dostrzegamy pewne kody, które są w tych obrazach, powtarzające się. I bardzo nas intryguje tutaj, całą trójką, żeśmy się zastanawiali nad różnymi zależnościami w tych obrazach. Opowiedz nam o tym, jak one powstają, jak malujesz, jaki masz warsztat pracy. Dzień dobry. Strasznie się cieszę, że tu dzisiaj jestem, właśnie razem z wszystkimi. Dziękuję za to bardzo Oli Rejs i Chorzowskiemu Centrum Kultury, że mam możliwość pokazać swoje obrazy. No i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali. Nawet nie wiecie, jaka to wielka, wielka radość dla mnie. I dla nas wszystkich. I tak jak Ola powiedziała, miejmy nadzieję, że już nie wrócą czasy, że będziemy musieli te spotkania nagrywać i potem tylko odgrywać. Co ja mogę powiedzieć o malarstwie? Jestem zdecydowaną przeciwniczką opowiadania obrazów. Mam taki ostatnimi dniami taką refleksję. Wróciłam do prozy Ryszarda Kapuścińskiego, który w którymś ze swoich reportaży powiedział, że najbardziej zrozumiałym językiem świata, bez względu na to, gdzie jesteśmy i czy rozumiemy innych ludzi, jest uśmiech. Myślę, że to się przekłada też i na nas tutaj, bo nawet za maseczki można zobaczyć, czy ktoś się uśmiecha. Natomiast obrazy, sztuka w ogóle, a obrazy w szczególności, są też takim językiem zrozumiałym dla każdego. Każdy z nas ma w sobie słownik do przetłumaczenia. Czy to jest obraz, czy sztuka teatralna, czy muzyka. Każdemu te impulsy, które ja wysyłam malując, padają na coś innego u oglądającego. Czy to będą wspomnienia, czy podobna wrażliwość na barwy, na jakiś klimat obrazu. I w tym jest ten wielki, uniwersalny język sztuki, że pozwala nam ciągnąć tę opowieść dalej, nawet jeśli autora nie ma akurat obok.
To samo dotyczy literatury. Czytając książkę, nie mamy autora przy sobie, prawda? Tylko to przepuszczamy przez siebie. Moje obrazy są w zasadzie takim moim pamiętnikiem. Powstają w różnym czasie, mają różne światło, różne elementy są do tego używane. I to są takie moje talizmany, tacy moi aktorzy na obrazach, często występujący gdzieś tam kiedyś w moim życiu. I w ten sposób powstały cykle, pomosty, tam są obrazy, które już powstały podczas pandemii, takie częściowo zasłonięte roletami, czyli ten świat nam się wtedy tak przymknął. No i to jest po prostu moje notatki emocjonalne, moje zachwycenia, które chciałabym po prostu podać dalej. I bardzo się cieszę, że mogę to zrobić. My również się cieszymy, że dzielisz się z nami tym uśmiechem, który widać na tych obrazach. Dzięki, Olu. Dziękujemy Ci bardzo. Cieszmy się tą chwilą, Szanowni Państwo, zapraszam do nas i miejmy nadzieję, że już te złe czasy do nas nie powrócą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.